Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj proszę Państwa będzie o Konfederacji. Niektórzy zarzucają, że my tu nie lubimy Konfederacji, a ja powiem, że niekoniecznie, bo dostrzegamy jej minusy, ale staramy się też, żeby te minusy nie przesłaniały nam plusów. I dzisiaj nadszedł moment, że porozmawiamy o tym plusach, również w kontekście ostatniego zamieszania i przyprawiania Konfederacji takiego strasznego oblicza różnych takich rzeczy. Chociaż ja bym powiedział, kiedy obserwowałem tą nagonkę, że wiele tych zarzutów mógłbym skwitować chłodnym uśmieszkiem i powiedzieć, że to tylko jedna z zalet Konfederacji, ale to już niech się wypowiedzą zainteresowani. Dzisiaj otwieramy być może taki mały cykl, się z tego zrobi, wywiadów z piękniejszą częścią Konfederacji. Dzisiaj na łączu pani Małgorzata Zych, Ruch Narodowy Tarnobrzeg. Witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich oglądających, wszystkich słuchających nas dzisiaj. Na początku tylko przypomnę o zostawianiu łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, o wsparciu także naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. A teraz, no to zacznijmy od tych spraw bieżących, bo to zgodnie ze starą hitchcockową zasadą, że najpierw zaczynamy od trzęsienia ziemi, potem jest tylko ciekawiej. Mieliśmy tutaj różne zarzuty, że Konfederacja jest taka straszna, krwiożercza, antykobieca, że to jacyś wręcz prawie naziści, no i że generalnie tutaj, no ten argument nie padł, ale być może za chwilę to się pokaże, że tutaj będzie z opowieści podręcznej Gilead, jak Konfederacja dojdzie do władzy. Jak działaczka Konfederacji zareagowała na tą całą histerię? Jak zareagowałam na tą histerię? No, uważam, że to jest bardzo duża przesada mówienie o tym, że Konfederacja jest przeciwko kobietom, bo przypomnijmy, że to właśnie Konfederacja, kiedy były te okropne strajki, właściwie można powiedzieć antykobiece, a nie prokobiece, te strajki, które miały miejsce kilka lat temu, w których prawda, no, bezczeszczono wszystkie największe wartości nasze polskie i chrześcijańskie, w których deptano właściwie godność kobiety, bo domagano się tego, aby kobieta miała chociażby nawet ten postulat dostęp bez ograniczeń do aborcji, prawda, i to bez względu na wiek tej kobiety. A przypomnijmy, że właśnie prawo moim zdaniem powinno chronić kobietę przed aborcją, bo kobieta jest i tutaj bezwzględnie aborcja jest, ja przynajmniej wyznaję takie stanowisko, takie mam stanowisko, że aborcja jest po prostu największym złem dla kobiety, bo krzywdzi ją na całe lata. I o tym mówią przecież badania naukowe, o tym, jakie są skutki dla psychiki kobiet wynikające z dokonania aborcji. Tak więc no, Konfederacja tutaj wtedy, te kilka lat temu, zajęła stanowisko prokobiece. Takie stanowisko, które jakby no, działało na rzecz kobiet, na rzecz utrzymania ich przede wszystkim zdrowia psychicznego, no, ale przede wszystkim na rzecz poszanowania podstawowych wartości, jaką jest prawo do życia każdego człowieka. No i przede wszystkim prawo też kobiet do tego, żeby były szanowane, żeby były doceniane, żeby były jako matki, jako kobiety. Natomiast zostało to odebrane w ten sposób, zostało to przedstawione społeczeństwu w ten sposób, że Konfederacja jest takim ugrupowaniem, które chciałoby sprowadzić kobiety tylko do roli jakichś matek, żon, prawda, czyli tak bardzo wąsko patrzy. Natomiast absolutnie takiego podejścia Konfederacja nie ma do kobiet. Po prostu Konfederacja uważa, że kobieta, jeśli chce wchodzić w życie publiczne, jeśli chce się zajmować, jeśli chce pracować, to może to robić. Natomiast jeśli nie chce tego robić, jeśli chce się poświęcić wychowaniu dzieci, prowadzeniu domu, to jest to zajęcie
traktowane na równi właśnie z robieniem kariery zawodowej, prawda? I to zajęcie kobiet nie powinno być w żaden sposób deprecjonowane. I to jest właśnie to docenienie społecznej roli, bardzo ważnej roli kobiet, jaką one spełniają właśnie w społeczeństwie, czyli wychowują przyszłe pokolenia Polaków, dbają o rodzinę, o dom. I to jest zajęcie, które to jest podstawowa właściwie rola kobiety. I ona powinna być tak samo traktowana, na równi traktowana z tą inną rolą, jaką czasami kobieta może właśnie przyjmować, czyli wchodzić w to życie zawodowe, w życie publiczne, w narodzie, w państwie. I to jest właśnie to docenienie kobiety, prawda? Do tej pory, no jednak taką mamy, żyjemy w takiej kulturze, gdzie jednak kobiecie pokazuje się, że jednak ta rola zawodowa, to działanie takie na szczeblu jakby realizowanie się zawodowe tylko kobiet, to ma jakąś wartość. Natomiast poświęcanie się rodzinie, poświęcanie się dzieciom, wychowaniu, to w ogóle nie ma żadnej wartości. I my przeciwko temu właśnie, takiemu podejściu w Konfederacji, ja przynajmniej również jako kobieta przeciwko temu protestuję, bo tak nie może być. Po prostu każda kobieta powinna mieć wybór, czy chce, z racji właśnie na te właśnie uwarunkowania kobiet, jakie one mają w związku ze swoją biologią, z tym, że po prostu no, są matkami, no to całe to obciążenie właśnie z tego wynikające, związane z rodzeniem, z wychowywaniem dzieci, to jest ich ogromna rola społeczna i ja uważam, że jeśli jakaś kobieta chce się temu poświęcić i się w ten sposób realizuje, a w ten sposób również można się rozwijać. To nie jest prawda, że wychowując dzieci, prowadząc dom, prawda, prowadząc całe gospodarstwo domowe, że ta rola w ogóle nie jest rozwijająca. To jest jakiś mit, to jest stereotyp. Ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych na przykład to wiele kobiet się decyduje właśnie na tylko i wyłącznie na taką rolę, kiedy ma troje, czworo dzieci, nawet i dwoje dzieci. Część kobiet w ogóle nie podejmuje pracy zawodowej, tylko po prostu prowadzi dom, zajmuje się wychowywaniem dzieci i tam nikt nie mówi im, że to jest coś gorszego. Prawda? Natomiast tutaj nam Polkom środki masowego przekazu, zwłaszcza prasa, radio, telewizja, wmawia nam, prawda? Jest taki jakby kulturowy nacisk na to, żeby właśnie kobietę wypychać do tej sfery stricte już zawodowej, do tej sfery publicznej. A nie wszystkie kobiety po prostu tego chcą. Taka jest prawda i to należy uszanować i taka kobieta powinna być tak samo szanowana jak ta, która właśnie te role zawodowe, prawda, różne pełni. No właśnie, to jest taki, powiedziałbym, mit jaki rozsiewa współczesna lewica, że to tylko lewica zapewni wyzwolenie pełne kobietom i pełną równość i no jeszcze nie wiadomo co. Chociaż teraz już pozostałym 42 płciom ma zapewnić. Chociaż dowcip głosi, że prawda, spotykają się wszystkie płcie, przyszły do restauracji i mówią: poproszę stolik dla dwojga. No właśnie, ale panie redaktorze, ja jeszcze chciałabym wrócić do tego problemu, bo nawet już w latach 50., 60. robiono badania takie właśnie dotyczące kobiet, robiono je badania socjologiczne na szwaczkach w zakładach przemysłowych w Łodzi. I co się okazało, drodzy Państwo, że już wtedy, kiedy właśnie pytano je, czy one wolałyby pracować, czy też wolałyby na przykład być w domu, to okazało się, że większość tych szwaczek wcale nie poszła jakby ze swojej woli do pracy. I okazywało się, że one wcale tej pracy, którą tam wykonywały, nie postrzegały jako czegoś, co je nobilituje, co jest dla nich satysfakcjonujące. Tak więc te badania pokazywały właśnie, że one czuły się takie wypchnięte do tej pracy zawodowej właśnie w okresie realnego socjalizmu i wcale nie czerpały z tego żadnych jakichś takich większych satysfakcji. No i co jeszcze te badania pokazywały? Że te kobiety, które mają dzieci, które mają dom, one często są takie rozdwojone, prawda? One często są przeciążone tą pracą, bo z jednej strony właśnie te obowiązki w pracy
z drugiej strony obowiązki w domu i jedno na drugie okazuje się, że wpływa, że kobieta w pracy często jest rozkojarzona, dlatego że myśli o małym dziecku, które jest w domu czy też w przedszkolu. I też nawet te badania pokazywały, że nawet taki naturalny rytm biologiczny kobiety również wpływa na jej efektywność, na wydajność w pracy. Prawda? I tego, natomiast o tym się w ogóle nie mówi, tylko chciano by właśnie zrównać kobietę z mężczyzną, że no, właśnie w ten sposób, w taki bardzo sposób było patologiczne, a to jednak nie jest tak. Kobieta jest inna, ma inną psychikę, ma inną biologię i to wszystko powinno być uwzględnione w jakimś zorganizowaniu naszego życia społecznego. Inne role dla kobiet, inne role dla mężczyzn. Tak więc to tutaj właśnie trzeba podkreślać moim zdaniem, bo jeśli właśnie będziemy dążyć do takiego modelu, jaki chce lewica, że po prostu zrównujemy zupełnie mężczyznę z kobietą i załóżmy, no nie wiem, kobieta będzie jeździć na traktorze, kopać dołki, nie wiem, czy też na przykład, no nie wiem, jakie jest pana zdanie, ale ja na przykład też uważam, że kobieta nie za bardzo na przykład moim zdaniem pasuje do pewnych zawodów, no z racji tego, że po prostu jest słabsza, ma inną psychikę, ma mniej siły fizycznej na przykład, prawda? Więc no, nie powinniśmy właśnie dopuszczać do czegoś takiego, że kobieta na siłę wchodzi w role męskie, a mężczyzna na siłę wchodzi w role kobiece. No to na pewno, chociaż aczkolwiek z tym traktorem to ja bym polemizował, bo moja narzeczona mieszka na wsi, jeździła na traktorze, więc... Rzeczywiście są niektóre takie kobiety, które pewne takie zawody męskie lubią, ale to jest zdecydowana mniejszość. Ja bym pokuszę się o takie sformułowanie, prawda? No, naprawdę niewiele znam kobiet, które na przykład chcą grać w piłkę nożną. No nie wiem, no niewiele znam kobiet, które chciałoby pójść do wojska, no chociaż oczywiście to też się zmienia, ale to się też często zmienia właśnie pod wpływem promowania pewnych trendów właśnie w tym kierunku, prawda, no więc, natomiast jeśli chodzi o, to jest bardzo ciekawy temat, natomiast jeśli chodzi o ten udział kobiet w polityce, bo to jest też zupełnie odrębny tutaj problem, bo rzeczywiście kobiet w polityce jest mało i ja uważam, że jest ich za mało. Uważam, że gdyby było więcej kobiet, to polityka polska by troszkę inaczej wyglądała, może byłoby więcej współpracy, może byłoby więcej, mniej rywalizacji, bo jak wiemy, dominacja tutaj męska w polityce jest i to w różnych partiach, ja nawet badałam ten problem, jak to się przedstawia udział kobiet i mężczyzn w różnych partiach politycznych. No więc jest zdecydowanie mniej tych kobiet, natomiast są takie ugrupowania, w których tych kobiet jest no, skrajnie mało, ale są takie ugrupowania, w których no, jednak te proporcje są jakoś wyrównane. I, no, i rzeczywiście w Konfederacji jest tak, że jest tych kobiet mało. Jest ich bardzo mało, jest nas bardzo mało, przede wszystkim jest nas bardzo mało w organach zarządzających partii. A ja ten problem badałam, prawda, no jest bardzo niewielka reprezentacja, czy w Ruchu Narodowym, czy w tych poszczególnych i pozostałych składowych partii politycznych składających się na Konfederację, jest nas bardzo mało, to są po prostu dosłownie pojedyncze osoby, no i ja uważam, że to powinno się zmienić, że Konfederacja powinna przyciągać kobiety, no, a żeby kobiety przyciągnąć, to trzeba pokazać, że te kobiety coś w Konfederacji znaczą, prawda, no w Radzie Liderów w tej chwili nie ma ani jednej kobiety. Prawda? Więc no jest jak jest, ale miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać w miarę jak coraz więcej kobiet będzie chciało napływać do Konfederacji, coraz więcej kobiet będzie popierało też i Konfederację w wyborach. No i miejmy nadzieję, że to wszystko jakoś ulegnie zmianie, no ale tutaj tak jak mówię, muszą też pójść jakieś kroki ze strony kierownictwa partii, prawda, które będą doceniały w odpowiedni sposób kobiety, które w tej partii działają, bo to w ślad za tym właśnie, jeśli kobiety, Polki będą widziały, że kobiety w Konfederacji są, że działają, że mają jakieś znaczenie, no to wtedy być może to też będzie w jakiś sposób zachętą do tego, żeby w takiej partii działać. To na pewno. Zresztą tu ten aspekt polityczny, no mieliśmy wprowadzone, mamy nadal, wprowadzone przez Platformę Obywatelską przy okazji uchwalenia kodeksu wyborczego, to był, jeśli mnie pamięć nie myli, 2011 rok, parytety. I to 35%, co niekiedy, no ja miałem z tym styczność
przy wyborach samorządowych, tam mieliśmy w dużej mierze listy gdzieś pięcioosobowe, to te 35% to oznaczało, że ponieważ to minimum 35% to musiały być dwie kobiety na każdej liście. Notabene, mało kto zdaje sobie sprawę, że to działa też w drugą stronę, czyli nie może być lista złożona z czterech kobiet i jednego mężczyzny. To jest bardzo ciekawe i to wrzucam jako taką ciekawostkę, ale to też był to wybitny problem, żeby te listy, żeby po prostu komitet mógł wystartować, żeby te listy zostały ukompletowane, żeby te parytety wypełnić. I myślę, Konfederacja chyba teraz nie będzie miała tego problemu, ale często przecież jest tak nawet w tych mainstreamowych partiach, że te parytety to są często, użyję takiego brzydkiego sformułowania, ale to chyba oddaje rzeczywistość, wypełniacze list. Tak, to znaczy ja, jeśli chodzi o te parytety tutaj, to może mam troszkę inne zdanie niż na przykład chociażby nawet moje koleżanki z Konfederacji czy z Ruchu Narodowego. Ja uważam, że te parytety nie są w jakiś sposób szkodliwe dla kobiet. Uważam, że one w pewien sposób dają kobietom możliwość zaistnienia rzeczywiście na tych listach. Prawda? No mężczyźni muszą się wtedy, którzy generalnie jest tak, że to mężczyźni decydują, prawda, kto na tych listach jest, to nie ukrywajmy, no bo przecież nie ma w tej chwili ani jednego prezesa partii politycznej w Polsce, więc jest jak jest. Natomiast rzeczywiście ten parytet wprowadza taką szansę dla kobiet obecności, natomiast to nie daje, to wcale nie powoduje, że tych kobiet jest jednak w tym Sejmie więcej, dlatego że jednak w tej chwili poziom jakiegoś tam rozumienia w ogóle demokracji w naszym kraju, nawet rozumienia zasad kodeksu wyborczego jest niewielki. Na przykład osoby głosujące, Polacy nie wiedzą o tym, że tak naprawdę to, kto znajdzie się w przyszłym Sejmie, zależy od tego, ile dostanie głosów na liście, a nie to, który jest na liście, czy pierwszy, czy dziesiąty i tak dalej. Bo większość osób twierdzi, że tutaj miejsce na liście decyduje o tym, kto będzie w Sejmie, więc na przykład, no i niestety okazuje się, że zawsze te największe ilość głosów pada jednak na jedynkę. No, a natomiast kobiety często okazuje się, że są nie na pierwszym miejscu, nie na drugim, nawet nie na trzecim, tylko gdzieś tam są zepchnięte gdzieś tam na koniec. No i to powoduje często, że one się do tego Sejmu nie dostają. Poza tym może też i w mniejszym stopniu są promowane po prostu w czasie kampanii wyborczej i to też może wpływać na to, że one po prostu na przykład do Sejmu się nie dostają. Tak więc tutaj ja uważam, że te parytety, no owszem, jest to jakiś tam lewicowy postulat, natomiast ja mam takie trochę zdroworozsądkowe podejście do tego, że jednak jest to taki mechanizm, który wymusza na prezesach partii politycznej, żeby jakieś kobiety w tej partii były, żeby w jakiś sposób była ta płeć tutaj reprezentowana, więc jest to jakieś takie minimum. Wiem, że na przykład w niektórych partiach politycznych, na przykład w Platformie Obywatelskiej, to tam kobiety jasno, prosto stawiają swoje żądania, że nie to, że ma być nas 35% na listach, tylko mamy być jeszcze w pierwszej trójce, musi być na przykład jedna kobieta i tak dalej. Tam są otwarcie prezesowi takie jakby postulaty stawiane. Wiem, bo to rozmawiałam z jedną z działaczek Platformy Obywatelskiej i ona to wprost mówiła, że tak właśnie jest. Tak więc, no tak, panie redaktorze, no ma to jednak znaczenie, gdzie, na którym miejscu jesteśmy na liście i no nie oszukujmy się, takie są niestety brutalne mechanizmy tej gry politycznej, że kobiety, no na przykład na listach Konfederacji przecież w ubiegłych wyborach była tylko jedna albo dwie kobiety na 41 okręgów wyborczych. To było bardzo mało. Ja myślę, że w tym roku jakoś nasi liderzy się postarają i będzie tych kobiet więcej na jedynkach, bo jednak jest to mało. No to jest na pewno mniej niż w innych partiach politycznych. Tak więc no oczywiście to wynika też z tego, prawda, kto działa, kto nie działa. Ale chodzi o to, żeby też docenić te, które działają, kobiety, zwłaszcza, że jeśli jest ich tak mało. No i przede wszystkim jakoś tutaj działać w sposób sprawiedliwy. No, o to chodzi. Tak, na pewno. No chociaż no to zobaczymy jeszcze, bo teraz mamy tak naprawdę, no listy gdzieś tam pewnie już są poustalane, ale to
to do momentu, ja zawsze mówię, że do momentu rejestracji nie warto nic przesądzać, no bo widzimy też jakby, tak jak powiedziałem, tą piękniejszą część Konfederacji, no nie tylko w Ruchu Narodowym, ale chociażby no rzeczniczka partii Korony, partii Grzegorza Brauna, Marta Czech, czy jeszcze pewnie wiele innych nazwisk mógłbym wymienić, no one są widoczne i szczerze mówiąc one zadają trochę kłam temu, o czym mówiliśmy na samym początku. Tak, tak, tak. Tak, tylko że to są właśnie, tak, właśnie pani Marta Czech działa, natomiast rzeczywiście tak jest, może troszkę inaczej jest właśnie u pana, w partii u pana Grzegorza Brauna, bo ja tam widzę o wiele więcej kobiet niż w Ruchu Narodowym. Ja na przykład tutaj na Podkarpaciu ja byłam jedyną kobietą w Ruchu Narodowym, także tych kobiet, kiedy popatrzymy właśnie na Ruch Narodowy, no to tam jest rzeczywiście dużo. Natomiast inaczej jest, wydaje mi się, że inaczej jest właśnie w partii u pana Grzegorza Brauna. No ale naprawdę, no w Konfederacji jest bardzo mało tych kobiet. Wystarczy popatrzeć na, to znaczy jest mało kobiet jakby na funkcjach na przykład pełnomocników regionalnych, na przykład w Ruchu Narodowym. Prawda? No a tutaj no, to są jakby te najważniejsze funkcje. No, no, w Ruchu Narodowym to chyba wydaje mi się, że w tej chwili to nawet nie ma ani jednej kobiety na stanowisku pełnomocnika regionalnego. W tej chwili. Na pewno na stanowisku pełnomocnika chyba nie. No, we władzach jest chyba tylko Anna Bryłka, jeśli się nie mylę. We władzach jest tylko Anna Bryłka i popatrzmy, w zarządzie głównym jest chyba 13 czy 14 osób i jest tylko właśnie jedna kobieta. Więc taka jest sytuacja. Biorąc pod uwagę, że to przecież endecja wprowadziła, no nie tylko endecja, ale również chyba najbardziej znaczącą grupę, teraz nie mam jakby przed sobą statystyk konkretnych, ale w II Rzeczpospolitej, no chociażby takie postacie jak Gabriela Balicka, o której był artykuł w którymś numerze Chrobrego Szlaku, który napisał kolega Miksa, czy też inne działaczki narodowe, cała Narodowa Organizacja Kobiet, która działa w okresie międzywojennym i nawet dzisiaj do tej tradycji też są organizacje, które nawiązują, no to pokazuje, że chyba warto. Zastanawiam się, z czego wynika ten niski poziom mobilizacji po narodowej stronie, bo kiedy z tego, co ja pamiętam tam na początku Ruchu Narodowego, no to już dla niektórych jest to prehistoria, bo to było tam z 8 lat temu, czy 9, to no nie było z tym problemu. No właśnie, nie wiem, bo ja jestem od 5 lat w Ruchu Narodowym, natomiast no rzeczywiście, no jest no jakiś tam problem jest ewidentnie, no trudno powiedzieć, trudno mi to zdiagnozować. No, na pewno liczy się jakiś tam ogólny wizerunek partii, tak jak Konfederacja ma jakiś taki wizerunek, który przypięto, prawda? Tak jak Ruch Narodowy też może mieć pewien wizerunek. No, natomiast dużo zależy od kierownictwa, jak oni będą ten wizerunek zmieniać. Tak? Bo no, nie wystarczy mieć partię, też buduje się od dołu, nie od góry, prawda? To nie tylko tam te osoby, które są w zarządzie głównym, prawda? Na tych najwyższych szczeblach się liczą, tylko no, powinno się budować partię od dołu, struktury od dołu i tam powinny być kobiety, tam te kobiety powinny działać prawda, politycznie na rzecz mieszkańców danego regionu, danego miasta. No i tutaj wiem, że już na szczeblu tych pełnomocników to chyba jest troszkę lepiej, tam jest trochę tych kobiet, ale to też jest bardzo niewiele. No, wydaje mi się, że to właśnie wynika z takiej dominacji mężczyzn po prostu i być może z jakichś ich przekonań, nie wiem, bo to oni też decydują, prawda, o tym, komu dają pełnomocnictwo na przykład na szczeblach pełnomocników powiatowych na przykład. No, trudno mi tutaj jakby przesądzać, no tym niemniej jednak wydaje mi się, że to wszystko zależy właśnie od tego, jak będzie prowadzona polityka partii. Czy to, tak jak powiedziałam, no, jeśli te kobiety będą, te, które działają, będą doceniane za swoją pracę. Bo często się zdarza tak, że na przykład kobiety, które działają i nie mają żadnego wsparcia, no to one odchodzą.
tak? Bo no, kobiety nie są aż tak twarde jak mężczyźni. One nie będą się, prawda, wszędzie dobijać, nie będą rywalizować. Po prostu jeśli działają niestety nie uzyskują jakiegoś tam pozytywnego odbicia zwrotnego, no to po prostu się wycofują, bo rzeczywiście są takie sytuacje, ja znam, że po prostu były kobiety przestały działać, więc coś tutaj po prostu być może nie zagrało na tym, jeśli chodzi właśnie o to może docenienie tych kobiet, może jakieś spełnienie też ich jakichś oczekiwań czy ambicji, więc no różne mogą być przyczyny, ale no niewątpliwie prezesi partii politycznych powinni zwracać na to uwagę i zachęcać kobiety i wspierać je po prostu w działalności. No to na pewno, to jeszcze może dorzućmy, bo już tak jeszcze może nie kończymy, ale powoli zbliżamy się do lądowania, to zróbmy ten nawrót i jeszcze jakby pani zachęciła właśnie, żeby oddolnie się zgłaszały. No, tak jak mówiliśmy na początku, było hasło kobiety na traktory, to teraz hasło kobiety do polityki może. No właśnie, jest taka akcja organizowana przez kobiety Konfederacji w całej Polsce. W różnych miejscowościach robimy spotkania dla działaczek, dla sympatyczek Konfederacji. I ja zachęcam, żeby wszystkie dziewczyny, które chciałyby działać, które po prostu utożsamiają się z programem Konfederacji, albo które po prostu chciałyby porozmawiać na luźne tematy, wcale nie muszą być jakoś tam formalnie z sympatykami, czy nie muszą być przekonane do wszystkich naszych postulatów programu, ale które chciałyby przyjść, poznać się z nami, to zapraszamy właśnie na takie spotkania, które mają miejsce w całej Polsce. One tam różnie się nazywają, czy polityczna kawa, czy jakieś tam konfederatki na kawie i tak dalej. Różne są tutaj nazwy, dziewczyny różnie je nazywają. No i wtedy warto przyjść. I to jest właśnie bardzo dobra akcja, uważam, że tutaj to jest zachęcające, bo kobiety same zachęcają kobiety do tego, żeby działały właśnie w Konfederacji, albo żeby w jakiś sposób też stały się czy sympatykami, czy żeby chociażby nawet popierały Konfederację, więc mi się wydaje, że formuła takiego luźnego spotkania gdzieś tam na kawie i luźnej dyskusji na różne tematy po prostu może dobrze tutaj w tym kierunku podziałać. Tak więc jest tutaj bardzo, to jest może być może nawet obiecujące. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że właśnie zostały stworzone też i dodatkowe profile twitterowe Kobiety Konfederacji na Twitterze. Tak więc też zachęcamy, wystarczy wpisać hashtag Kobiety Konfederacji i na pewno wyskoczą te profile na Twitterze, które są właśnie dedykowane stricte właśnie kobietom Konfederacji. Tam pokazujemy, jak działają kobiety w Konfederacji, prawda? No ale to nie tylko, bo tam są problematyka tego, co poruszamy na tych kontach twitterowych jest też i szersza. Tak więc no myślę, że te różne inicjatywy, które się właśnie teraz pojawiły w Konfederacji i których inicjatorami są same kobiety, bo to nie wyszło z kręgów męskich, tylko to wyszło właśnie z kręgów kobiecych, w jaki sposób zachęcić kobiety do Konfederacji. I mi się wydaje, że to może dobrze podziałać. Tak więc zachęcamy. No tak, to szukajcie w mediach społecznościowych. To może jeszcze tak na sam koniec, bo myślę, że to co robią kobiety w ramach Konfederacji, tam jest jeszcze ta Fundacja Kobiety Wolności i Niepodległości, teraz mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, to nie jest tylko chyba działalność taka stricte polityczna, bo jak wiadomo, nie samą polityką człowiek żyje. Czy jeszcze jakieś inicjatywy będą takie już, chociaż z drugiej strony można by powiedzieć, że wszystko jest polityką, no ale to już są takie niuanse, czy jeszcze jakieś inicjatywy będą planowane takie pozapolityczne. Ja wiem, że to trudno tak też znaleźć na to czas, zwłaszcza w roku wyborczym, ale być może są jakieś takie plany. Tak, będą takie zjazdy, będzie organizowane. To znaczy tak, ja prowadzę swoją grupę na Facebooku Kobiety Konfederacji, ale jest również grupa taka szersza, bardziej otwarta, dla kobiet, Konfederacja dla Kobiet.
No i tam gromadzą się różne dziewczyny, sympatyczki, prawda, tam potencjalne wyborczynie Konfederacji. I takie inicjatywy rzeczywiście są planowane, jakieś różne zjazdy. Teraz będzie taka Akademia Liderek dla kobiet organizowana w Warszawie, tak? Więc no, różne inicjatywy są. Natomiast tak jak mówię, no, ważne jest to, żeby kobiety teraz w okresie przed wyborami, kobiety, które działają w Konfederacji, żeby one były odpowiednio również docenione, żeby miały odpowiednie miejsce na listach i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nas po prostu też bardzo ważne i wydaje mi się, że tutaj jeśli w przyszłym Sejmie znajdzie się więcej kobiet w tym męskim gronie, wśród posłów Konfederacji, to może bardzo dobrze podziałać na tą płeć żeńską i rzeczywiście może więcej kobiet zacznie popierać Konfederację, kiedy zobaczą, że tam jednak kobiety coś znaczą. Tak więc no, trzeba tutaj walczyć w tym kierunku, no, na różnych torach właśnie. Z jednej strony na przyciągnięcie kobiet w ogóle do tego, aby popierały Konfederację, no, ale z drugiej strony też trzeba walczyć o to, żeby tych kobiet w Sejmie było więcej, które będą reprezentowały Konfederację. No to jest bardzo ważne. Dlatego ja też tutaj integruję środowisko działaczek Konfederacji, działaczek Ruchu Narodowego, abyśmy w jakiś taki sposób no, były obecne, były widoczne, żebyśmy się dały poznać wyborcom właśnie od tej strony takiej, że no jesteśmy polityczni, że działamy w polityce, że jesteśmy politykami, że coś mamy do zaproponowania, prawda, że każda w swoim regionie coś robi dla społeczeństwa, dla danej społeczności lokalnej, w jakiś sposób coś proponuje, jakieś rozwiązania. Tak więc to też powinno być pokazywane, ta działalność kobiety na tym szczeblu i mi się wydaje, że to powinno potem zaprocentować jakby uzyskaniem odpowiedniego poparcia na liście wyborczej. No to myślę, że tym akcentem pozytywnym i mobilizującym zakończmy. Moim Państwa gościem była Pani Małgorzata Zych, Konfederacja Ruch Narodowy z Tarnobrzega. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję bardzo Panie Redaktorze i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych programach.